przerwach zwykle siedzimy przy metalowych stolikach poustawianych na szkolnym podwórku i jemy kanapki. To ja, Caroline Johnson i moje dwie przyjaciółki, Luna i Emma. Gardzimy popisującymi się chłopakami. Zupełnie nas nie interesują. Na razie wszystko jest okej, ale to już wkrótce ma się zmienić. Posłuchajcie mnie uważnie. Dzisiaj przybędzie do naszej klasy nowy uczeń i... Słucham. To dlaczego nie przybył na pierwszej lekcji, tylko teraz, na ostatniej? Nie zadawaj mi głupich pytań, to ja nie będę ci musiał udzielać głupich odpowiedzi. Tak czy owak, poznajcie Jake'a. Ale ciacho... Caroline? Ja chyba się zakochałam. Na serio? Zawsze byłyśmy obojętne wobec chłopaków. Poza tym, ty go nawet nie znasz. Ale ten jest inny, nie widzisz? Emma, daj spokój. Dobrze, a więc kto odrobił zadanie na stronie... Po lekcji. Cześć. Hej, no... Jesteś Jake, tak? No tak, ale nie znam jeszcze waszych imion. Caroline. A to są Emma i Luna. No... Tak, hejka. Cześć. Słuchajcie, planowałem iść sam dzisiaj do kina, a nie mam jeszcze kolegów, więc... Może byśmy poszli we czwórkę? Byłoby super! Umówmy się za 10 minut pod kinem Grey, okej? Okay? Moja przyjaciółka nie była zachwycona, że Emma tak łatwo nawiązuje konwersację z Jake'iem. Więc zaczęli rozmawiać we trójkę, a ja się nie wtrącałam. Hej dziewczyny. Hej. Możemy poprosić Jake'a, żeby z nami pogadał? Jasne. Cześć, Jake. Przyjdziesz pogadać? Co? Nie, ja teraz nie mogę. Muszę iść. Co? Nic. Chodźcie na lekcję. Po lekcję. A, dziewczyny, zostawiłam książkę od biologii. Muszę wrócić. Nie czekajcie na mnie. Okej. Chodź. No, pusty już na korytarzu. Panie dyrektorze, mogę z panem o czymś porozmawiać? Ale o czym, Patricjusie? O Jake'u. Wejdźmy tam. Więc o co tym razem chodzi? Dyrektorze, to nie są przelewki. Wczoraj w nocy dopadł jednego z chłopców z naszej szkoły. Powiedziałem rodzicom, że to wilk, ale ten chłopiec ledwo uszedł z życiem. Pan już nad nim nie panuje, trzeba go wyrzucić. Postaram się coś zrobić, ale nie mogę go wyrzucić. Nie ma rodziny, a poprawczaki i inne takie miejsca są w okropnym stanie. Poza tym pomyśl, ktoś taki jak on w poprawczaku, to nie takie proste. Muszę ostrzec Emmę. Z tego wynika, że Jake to jakiś morderca. Co?
co jest? Ej, dziewczyny, co tutaj się dzieje? Tu chyba jest coś o jakimś przedstawieniu. I jest napisane, że nauczyciele sami wybrali uczniów, którzy będą występować. O, tu jest lista. Pokaż. O, Jay występuje i... O nie. Co? Ja i Jack mamy główne role, a to jest przedstawienie miłosne. Co takiego? Ło, ale bym chciała taką rolę z Jackiem. Wow, bardzo ci zazdroszczę. Uwierz mi, chętnie bym się zamieniła. Ale tu jest napisane, że nie wolno. Ach, co za pech. Ale nie gniewasz się. Nie, no co ty, to nie twoja wina. Zaczekajcie chwilę. Hej. Sorki, że się przestraszyłam. Nie no, nic się nie stało. Widziałeś już tablicę ogłoszeń? Chodzi o przedstawienie? Tak. No, to wygląda na to, że gramy razem. Tak. To ten, no... No cześć. Na lekcji. Jak wiecie, mamy teraz geografię. Tutaj za mną właśnie wisi mapa i będziemy zaraz omawiać geografię Polski. Ej, Emma, możemy pogadać? Teraz? Tak, to pilne. Słuchaj, Jake, no ja się o nim czegoś dowiedziałam. O co chodzi? W sumie nieważne. Po pierwszej próbie do przedstawienia. No to jak pierwsza próba z Jake'iem? Było okej. Ale opowiedz coś więcej. Nie, na serio, nie ma nic do opowiadania. O, pokaż się, no pokaż się teraz. Jaki jesteś piękny. Tak, to jest naczelny przeszkadzacz w moim filmie. Nazywa się Franek i nie daje mi czegokolwiek nagrać.